Znajdujemy się w miejscowości Słoszewy, gdzie razem z żoną i teściem prowadzimy rodzinne gospodarstwo o powierzchni 500 hektarów. Uprawiamy głównie pszenicę, pszenżyto, kukurydzę na ziarno, kiszonkę, rzepak oraz buraki cukrowe. Odstawiamy pszenicę do skupu. Samochód podjeżdża pod zbiornik firmy, zbiornik spedycyjny firmy Consil. Został wybudowany w tym roku w czerwcu, czyli są to jakby jego pierwszy rok działania. Samochód podjechał na wyznaczone miejsce. Idziemy włączyć rozładunek. Rozładunek, czyli otwarcie zasuwy, odbywa się jednym przekręceniem włącznika i zaczynają się sypać pszenica. Włączamy stoper. 20 minut, samochód załadowany. Jest to urządzenie, przydaje nam się do przygotowania dużej partii zboża. Zbiornik ma pojemność 78 metrów sześciennych. Także wmieścimy do niego 60-63 tony pszenicy. Zasyp trwa około 3-4 godzin, ponieważ tam pozostałe urządzenia są mało wydajne, ale za to już rozładunek, czyli taki zestaw jak tutaj jest, ładujemy około 20 minut. Także to bardzo usprawniło nam sprzedaż zboża. Gdy jest sytuacja taka jak dziś, że są 4 samochody, także załadunek każdego 20 minut, myślę, że jest to bardzo dobry wynik. Zbiornik znajduje się na wysokości 4,5 metra, także każda ciężarówka spokojnie się pod niego mieści. Rozstaw nóg 4,5 metra, także spokojnie można wjeżdżać. Widać, konstrukcja wykonana solidnie, całość jest ocynkowana ogniowo, także posłuży na wiele, wiele lat. Zasuwa sterowana elektrycznie, czujnik pojemnościowy mówi nam o maksymalnym napełnieniu. Dodatkowo czujniki przy klapie, przy górnym włazie, rozłączający rozładunek, taki czujnik bezpieczeństwa, oraz skrańcówka na dolnej drabince, która tak samo zamyka właz, uniemożliwiając rozładunek. Teraz odbywa się ponowne ważenie już załadowanego zestawu. Wszystko w porządku. Jesteśmy w miejscu przyjmowania ziarna. Tutaj przed nami kosz zasypowy, gdzie w żniwa jest przyjmowane ziarno. Jest ono pojemności około 20 ton. Sprawdza się bardzo dobrze. Mocna najazdowa krata nie stanowi jakby problemu dla ciężkich ładunków. Po mojej prawej stronie suszarnia zasilana gazem. Jest to suszarnia firmy Tornum, model TK2. Zdecydowaliśmy się na tą suszarnię, ponieważ dużo dobrych opinii zasięgnęliśmy oraz widzieliśmy ją w pracy. Potrafi ona wysuszyć kukurydzę o wilgotności 30%. W 24 godziny suszymy jakieś 70-80 ton. Suszarnia o pojemności 16 ton. Do suszarni zostały zamontowane nowe przenośniki tej samej firmy o wydajności 40 ton na godzinę. Zapewnia to szybki i płynny odbiór zboża w żniwa, co jest bardzo ważnym elementem. Tutaj znajduje się sterowanie całą suszarnią oraz przenośnikami. Jest ono zautomatyzowane, posiada komputer, na którym wszystko widać, co jest włączone kolorem zielonym, czerwonym, który jest wyłączony. Także bardzo, bardzo prosta i sprawna obsługa. Za mną znajduje się kolumna palnika gazowego, jak mówiłem, zasilana
gazem składowanym w butlach ziemnych. Na suszarni możemy uzyskać bardzo wysoką temperaturę, około 110 stopni przy suszeniu kukurydzy, oraz bardzo niską, jakieś 45-50 przy suszeniu materiału siewnego, którym także produkujemy. Na dachu budynku przede mną zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 30 kW. Daje nam to spory zapas prądu, który wykorzystujemy kiedy chcemy. Czyli produkujemy prąd i wysyłamy go w sieć, a kiedy potrzebujemy większą moc pobrać, tak wtedy pobieramy go z sieci. Jest zainstalowany licznik dwukierunkowy, który bada ilość energii oddaną i ilość energii pobraną z sieci. Wtedy rozliczamy to w ciągu roku. Możemy pobrać 70% energii oddanej do sieci, czyli 30 kW, ale jest to moc maksymalna do uzyskania przez parę dni, może parę godzin w ciągu roku. Konieczne jest mocne nasłonecznienie oraz odpowiedni kąt padania promieni słonecznych.